Witajcie, tym razem chciałem Wam pokazać bramkę szumów GX2 firma LA Audio. Jest to dwukanałowa bramka szumów, nieprodukowana już zresztą. Dwukanałowa, czyli jakby mamy dwa zestawy, o, można powiedzieć jeden zestaw do regulacji plus drugi. Tutaj mamy gałeczkę threshold. Która jakby nam wycisza o konkretną liczbę decybeli. Tutaj jest czas wyciszania, po jakim czasie od uderzenia nam zaczyna działać bramka. Od 5 milisekund do 4 sekund. Wszystko oczywiście tutaj jest zintegrowane, więc w zależności od ustawienia threshold, release też ma odpowiednią wartość. Mam tutaj też gałkę range, czyli zakres w decybelach, zakres redukcji. Na przykład dając na maksa, nie ma nic nie słychać. Jak uderzam w struny, to wycisza. Teraz po czterech, o, na przykład tak. Wycisza w momencie. Jeśli dam na przykład na 0, można powiedzieć, że bramka nie działa, bo nie ma żadnego zakresu wytłumienia. W zależności, ta gałka jest fajna, w zależności od warunków lub sprzętu, który mamy, lub zakłóceń jakichś sieciowych, można sobie po prostu też wyregulować. W tym momencie może tak być. W zależności też od defektów, prawda, ile mamy. Tu mamy też filtry niskich częstotliwości i wysokich. Na przykład wysokie. Wszystko, co tutaj ukręcimy, tak samo poprzez przyciski te dodatkowe, których funkcje ciężko jest, prawdę mówiąc, wyłapać, ponieważ nie mam do tego instrukcji, ale dla znawców większych niż ja, na pewno nie jeden taki się znajdzie, nie jeden, bez problemu sobie wybada, co do czego jest. Ja się nie będę na razie w to zagłębiał. Mamy na przykład bypass. Tak wygląda jakby omijanie całego układu bramki. To na razie tyle. Zobaczymy się na następnym filmiku. A na razie skończę i sobie coś pogram. Na razisko.